13 stycznia, środa, Anna Migalska. Witam Państwa i zapraszam na Tygodnik Regionalny. Dziś zaczynamy od nadziei, czyli spotkania z niewidomym Tomkiem z Lublińca, który zobaczył świat. Było to możliwe, bo znalazł własny sposób na wyjście z czterech ścian. To jego trofea, te, dzięki którym zobaczył świat. Jest tutaj na szarfie napisane: twój bieg, twoje zwycięstwo. I to jest właśnie to, co jest najpiękniejsze w tych biegach. Zwycięstwo samego siebie. W to, że potrafi zwyciężać siebie, uwierzył, kiedy zobaczył, jak robi to jego niewidomy przyjaciel. Teraz ma już na to dowody. Dlaczego biegam? No bo to jest piękna sprawa dla mnie. To jest moje życie. Tak, że nie wyobrażam sobie życia bez biegania. Przeleciałem większe miasta w Polsce dzięki bieganiu. Warszawę, Poznań, Wrocław, Kraków, no i Nowy Jork. Można powiedzieć, że dzięki temu zobaczył pan świat. Tak. Teraz innych, którzy pracują razem z nim w kole niewidomych w Lublińcu, zachęca, aby znaleźli swój sposób na życie. To dzięki niemu pan Henryk zainteresował się komputerem. Ja w tej chwili nie wyobrażam sobie życia bez komputera. No, on jednak w osobie niewidomej pomaga w wielu, wielu sytuacjach. Od czytania druczku, który przyjdzie z urzędu, przetwarza się przez skaner, przez specjalny program, komputer to przeczyta, poprzez pisanie listów zwykłych, adresowanie kopert, korzystanie z poczty elektronicznej, no to jest mnóstwo możliwości. Tą pasją wolontariat zaraził mnie właśnie Tomek. Namówił mnie 7 lat temu, żeby pomagać ludziom. I znane mi są problemy osób niepełnosprawnych i bliskie mojemu sercu. Dlatego pomagam. Bo choć panu Tomkowi niełatwo jest pokonywać swe słabości, to wie, że daje to nadzieję nie tylko jemu, ale i innym ludziom. Dla mnie najważniejsze jest, jak osoba nowo ociemniała, pomóc mu jakoś, żeby wyszedł z domu i zaczął coś robić, a nie siedział, bo załamany, bo nie widzi, nie może nic zrobić, bo on stracił wzrok. Bo najważniejszym jest, aby znaleźć w sobie siłę, by uwierzyć w siebie.